Dobra, Jojo Vintage Overdrive. Kolejna zabaweczka. Standardowo. Wejście, wyjście, wskaźniczek włączenia efektu, zasilanie 9V, zasilacz lub z baterii, klapka z tyłu, od spodu, przepraszam. Ten efekt porównywany jest przez wielu do Tube Screamera firmy Ibanez. Ja się nie wypowiadam, nie będę wam sugerować, niestety już to powiedziałem, ale posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Ja się nie wymądrzam, będę tylko pokazywał, jak to brzmi. Uwaga, boys and girls. Kurde, trzeba po angielsku trochę pojeździć, nie? Czysty kanał. Clean channel. Number one. Piękny, ale ważniejsze jest to. Faktycznie przypomina Tube Screamera, tylko że jest tańszy 3 razy. Przyjemnie. Zobaczymy teraz, jak posłuży jako dopalacz. Tego jeszcze nie robiłem. Wzmacniacz Mesa Boogie Dual Rectifier. Rectifier, jak zwał, tak zwał. Uwaga. Spróbujemy teraz to jakoś podrasować. Jeszcze raz czysty. Czysty przester. Yeah.
Cholera, bez efektu. To teraz ten przester wydaje się łysy. Pamiętajcie, że dopalać taką kostką można na różne sposoby. Jednym sposobem to jest dopalanie jakby za pomocą głośności. Zapewne nie wszyscy się z tym zgodzą, jednak ja obczaiłem, że różne efekty to daje. Mam te zmniejszone, słyszycie? Wcale głośność się nam diametralnie nie zwiększa, no jedynie... dobarwić naturalnie. Teraz można było zrobić drugą stronę, że dopalać przesterem samym, znaczy samym drive'em. Droń, tu trzeba troszeczkę wtedy. Na przykład mamy poziom taki. Teraz sobie zmieniamy. Zauważcie, jakie są szumy. Dodatkowo, jak sobie to zwiększymy, będzie jeszcze gorzej. Trochę nam się dzieją różne rzeczy. Jednak według mnie dopalenie samą głośnością jest troszeczkę bardziej takie... Więcej ma... No nie wiem, lepiej brzmi, no po prostu nie będę się tu wymądrzać, bo zaraz ktoś powie, że się wymądrasz. Ale według mnie... Ja tak dopalam tube skimmerem. Wiadomo, to wtedy można sobie troszeczkę zwiększyć. Nie wiem, czy to słychać na nagraniu, jednak w tym ustawieniu teraz brzmi dużo fajniej niż w takim ustawianiu, w takim kręceniu, jak było przedtem. O, widzicie, już się tutaj szumy zwiększają. No, ja tą zabawkę polecam, naprawdę, bez jakiejś ściemy i wciskania kitu. Warto to wypróbować. Nie zawiedziecie się na pewno. Pa, pa.